Czy już coś więcej wiadomo panu na temat? Nie, nie. Jak zawsze. Z tego co żeśmy ustalili, w tych wagonach, w tych cysternach była przewożona gazolina i one są puste, ale jest to nawaniane właśnie, żeby było czuć to zagrożenie i prawdopodobnie na tej temperaturze któryś zawód się otworzył i minimalna ilość gazu. Czyli nie dotyczy to naszego dworca, otoczenia dworca, tylko te wagony, odszczelniło się tak, coś. Te wagony przewoziły tą substancję, tam minimalne ilości zawsze pozostają, one się nagrzały i minimalne ciśnienie się wytworzyło, to się do atmosfery dostało. Takie sytuacje już się zdarzały, tutaj pan mówi, i na dworcu, w Kluczborku. Nasze czujniki, nasze mierniki gazowe nie wykazały żadnego stężenia gazu w otoczeniu tego składu. Także ale lepiej, bezpieczniej jest sprawdzić, jak jest sytuacja. Tak. Było też pogotowie gazowe, które tutaj nawet nie podjęło działań, bo zagrożenia nie ma. Dziękuję potem bardzo. Za chwilę odjeżdża. Dziękuję bardzo. Czy już coś więcej wiadomo panu na temat? Nie, nie. Jak zawsze. Z tego co żeśmy ustalili, w tych wagonach, w tych cysternach była przewożona gazolina i one są puste, ale jest to nawaniane właśnie, żeby było czuć to zagrożenie i prawdopodobnie na tej temperaturze któryś zawód się otworzył. Minimalna ilość gazu. Czyli nie dotyczy to naszego dworca, otoczenia dworca, tylko nie, te wagony, odszczelniło się tak, coś. Te wagony przewoziły tą substancję, tam minimalne ilości zawsze pozostają, one się nagrzały i minimalne ciśnienie się wytworzyło, to się do atmosfery dostało. Takie sytuacje już się zdarzały, tutaj pan mówi, i na dworcu, w Kluczborku. Nasze czujniki, nasze mierniki gazowe nie wykazały żadnego stężenia gazu w otoczeniu tego składu. Także ale lepiej, bezpieczniej jest sprawdzić, tak, jak jest sytuacja. Tak. Było też pogotowie gazowe, które tutaj nawet nie podjęło działań, bo zagrożenia nie ma. Dziękuję potem bardzo. Za chwilę odjeżdża. Dziękuję bardzo.